dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapez, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. No toście się panowie naskakali dzisiaj. No nie, nie udało się. Skocznia fajna, nowa, wyremontowana, no tamta zburzona, teraz nowa powstała. No, ale zawody się nie odbyły, także no będzie jeszcze okazja, pewnie będzie. Na Pucharze Świata, kiedy potrzebujemy tych rozmów za granicą, to zawsze pytamy, no szkoda, że się nie udało poskakać dzisiaj. No szkoda. Nie no, jak my już tu byli, no to wiadomo, by się skoczyło chociaż ten jeden skok, no ale wiadomo, że też nie ma co się napinać, no to jest lato. Słoneczko, trzeba iść na plażę. Otóż to, takie są właśnie plany, ale wróćmy do tego, co w tym tygodniu się działo, bo wczoraj tutaj skakaliście. Jakie te pierwsze odczucia, no bo latami czekaliśmy na ten kompleks. No fajnie, tak w cyrku w sumie. Tak bardzo podobne. A trener Kruczek mówi, że zupełnie inaczej. Aha, nie, mi się tak w zasadzie bardzo podobnie tak skakało, ale no nie wiem, no taka, tutaj też K jest 95, HS też jest, nie HS jest, tu jest większa, to można dalej, no ale to jeszcze się tak nie skakało, ale to dzisiaj były plany, no ale nie, no taka fajna, bardzo, bardzo pozytywna ta skocznia, ta duża, te małe też tu widać, że super, super obiekty do skakania, do trenowania, także no powstał kolejny obiekt taki, co świat nam może pozazdrościć, no. Piotr Żyła to jeszcze młody zawodnik, ale sądziłeś, że dożyjesz tego dnia, że będzie dało się tutaj skakać? Ojej, ja już nie pamiętam, jak to dawno temu było. O kurde, kiedy ja tu ostatnio skakałem, to no, a pamiętam, jak to się skakało na tej 80. Co tam, Grzesiu? Dobry bojek, nie? No, także tak. Fajnie, ta stara już potrzebowała regeneracji, no i się udało, i jest nowa, i tak ciągło się to troszkę, ale to nieważne, ważne, że jest, stoi, no a że wiało dzisiaj, no to tak bywa, no taki sport. Rozmawiałem z Andrzejem Wąsowiczem po tych treningach waszych w Wiśle. On relacjonował, że Piotr Żyła mówił: oj, wakacyjna ta forma jeszcze, jak z tą formą w lipcu jest? My wiemy, że ona ma być zimą, ale jak to wygląda teraz? Znaczy, no wtedy nie było zawodów, no. nie, tak, no forma, no wiadomo, nie? A u mnie to nie wiadomo, także... Także ja wiem, że będzie jak będzie, a nie będzie jak nie będzie, i będzie jak będzie miał być, tak będzie. Tutaj zostałeś otoczony takim kółeczkiem tych adeptów, tych następców mistrzów. Dużo się działo tej wiosny, prawda? Kabaret, talk show, dużo jakichś współprac. Jak zmieniło się twoje życie po tym złocie w Oberstdorfie? Znaczy, w sumie się nie zmieniło, bo dalej mam rytm taki, jaki miałem w sumie. Trenuję w zasadzie od poniedziałku do piątku trenujemy, na obozy jeździmy, a to tam wiadomo w wolnym czasie, no to też zamiast iść, nie wiem, gdzieś tam na plażę, no to jeszcze tak dodatkowo coś tam zagonili do jakiejś dodatkowej roboty, znaczy zagonili, no fajne też niektóre rzeczy, no bo w kabarecie też na żywo miałem okazję popatrzeć, jak to wygląda, także później u Kuby też byłem, coś tam jeszcze jakieś tam działałem, inne rzeczy, także trochę odmiany też takiej innej, także coś popracowałem inaczej też, także fajnie. Także.